Żydzi, trzymający się bardzo mocno swojego prawa, takiego, a nie innego, przyjmują wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli też z drugiej strony my widzimy, że nie ma jakiejś sprzeczności, drodzy Państwo, między jednym a drugim. Dalej, idąc sobie w naszych rozważaniach, musimy zauważyć, jakie było podejście władz religijnych ówczesnej Jerozolimy. Nie były one jednomyślne, nie miały jednoznacznie określonego stanowiska co do postawy, jaką należy zająć wobec Pana Jezusa. Faryzeusze grozili, że wyłączą z synagogi tych, którzy idą za Jezusem. Tym, którzy bali się, że wszyscy uwierzą w Jezusa, przyjdą Rzymianie i zniszczą ich miejsce święte i naród i tak dalej. Najwyższy kapłan, i wtedy był nim Kajfasz, wypowiadając proroctwo, powiedział: lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż miałby zginąć cały naród. Pamiętamy te znamienne słowa. Dalej Sanhedryn deklarował, że Jezus winien jest śmierci jako bluźnierca. Sanhedryn, wiemy, nie miał prawa skazania Pana Jezusa na śmierć, dlatego wydano go Rzymianom pod zarzutem tego, że Pan Jezus chce wzniecić jakiś bunt tylko i wyłącznie polityczny, co postawi go, czy stawiałoby go na równi z Barabaszem, którego też doskonale z kart Ewangelii znamy, a który to właśnie był oskarżony za jakieś rozruchy, tak mówi o tym Pismo Święte, takiego słowa.